moje losy ostatnio zaczęły, że są coraz bliżej zwierzęca i cały czas o nim myślę, próbuję zrozumieć i myślę, że odkryłam kod, którym, gdy będziemy podążać wszyscy razem, myślę, że właśnie zwierzęciec zyska sobie miano obiektu, bo jest to obiekt naprawdę niezwykły i skalą dorównuje obiektom wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I zaraz spróbuję Państwu o tym powiedzieć, właśnie dlaczego tak myślę. I myślę, że naszą ambicją powinno być to, abyśmy do tego dążyli, ponieważ jest to niezwykłe miejsce. Jeszcze raz chciałam wszystkim podziękować i oczywiście jestem pod ogromnym wrażeniem i chóru, i mojego przedmówcy. Także czuję się trochę onieśmielona, że występuję w takim gronie, ale myślę, że jakby wyjaśnię w taki sposób akademicki, w tym się specjalizuję, to żebyśmy wszyscy zrozumieli właśnie, czym jest zwierzyniec, czym może być zwierzyniec i czym był zwierzyniec, tak? Odrodzeniowe dziedzictwo zwierzęca w poszukiwaniu ukrytego kodu. Oczywiście wszystko zaczęło się w Padwie. I Jan Zamoyski, który tam przebywał, zainspirował się tym wszystkim, co tam się dzieje, odrodzeniem, myślą, oczywiście myślą o człowieku, a także o architekturze. I ta architektura ogromnie wpłynęła na wszystko to, co potem on na swojej drodze zostawiał, tak? Ale nie możemy zapomnieć, że także w tej Padwie był Marcin Zurzędoła, kolejny właśnie wychowanek Padwy. Człowiek dostrzegł niezwykłość tego, co mamy w przyrodzie. Czyli nie tylko architektura, nie tylko myśl, nie tylko filozofia, ale także ta przyroda. I on mówił tak: a ona natura, albo raczej Pan Bóg, sprawca wszystkiej natury, ziółka, drzewka i chruścinki, dał nam zapewne lekarstwa, którymi by się każdy bez nakładu wielkiego ratować mógł. Bo w prostych ziółkach okazują się sprawy natury. Marcin Zurzędoła, herbarz polski, z przedmowy do czytelnika. I właśnie tu w zwierzyńcu zdarzyło się to niezwykłe spotkanie. Niezwykłe spotkanie myśli, filozofii i architektury. Wszystkiego to, co w renesansie było najważniejsze i postawiło człowieka w centrum wszystkiego, co się dzieje. To jest Padwa. I właśnie ogrody Padwy, które rozpościerały się u podnoży bazyliki, tak? One właśnie ukształtowały wrażenia estetyczne i sposób pojmowania krajobrazu i sposób pojmowania siedziby poprzez Jana Zamoyskich i poprzez twórcę. Na kolejnym slajdzie chciałam Państwu pokazać, zobaczcie, jakie jest niezwykłe połączenie. Po prawej stronie widzimy ogrody Padwy w układzie idealnym, czyli na planie krzyża, tak, kwadraty i okręgi. Wszystko to, co dzieli przestrzeń w sposób doskonały. I zobaczcie Wilwę Zwierzyniec, plan z roku 1800 i też w idealnym kole wpisany jest kwadrat, w którym to znajduje się zwierzyniec z wieloma osiami. Znowu, jeżeli będziemy, ja pokażę dalszą analizę, bo jeżeli przeanalizujemy willę, układ willi i sieni, potem przełożymy to na układ dróg, a potem dalej na układ, dalej w krajobraz, okazuje się, że mamy niesamowicie ogromne, przestrzenne, wielkie założenie renesansowe, którego nie sposób nie odgadnąć i nie odczytać w przyrodzie do dzisiejszego czasu. Jan Zamoyski, czyli właśnie ten, który tutaj przybył i który tą myśl głęboką wraz z architektami, który przywiózł, chciał wdrożyć, żeby stworzyć właśnie przestrzeń idealną, połączenie przyrody, architektury, no i tego i filozofii. I Marcin Zurzędoła, który na pewno musiał wpłynąć na to postrzeganie przyrody Jana Zamoyskiego, który właśnie w XVI wieku, trudno to sobie wyobrazić, ale właśnie ten człowiek w XVI wieku napisał kilkuset stronnicowe opracowanie o przyrodzeniu ziół, drzew rozmaitych i innych rzeczy do lekarzy należących Księgi Dwoje. Jest to księga na kilkuset stronach napisana, opatrzona przepięknymi rycinami,
w którym to właśnie o tej niezwykłej mocy przyrody, o tym powiązaniu człowieka z przyrodą Marcin opowiada. Jest to postać też z Lubelszczyzny, właśnie z Urzędowa, czyli myślę, że ci panowie musieli ze sobą doskonale się rozumieć, skoro architekci Jana Zamoyskiego rozpoznali właśnie cały układ renesansowy w skali wielkiej, a nie w skali tylko bezpośredniego sąsiedztwa z Wilną. Czyli mamy człowieka w centrum. Właśnie w tym centrum, zobaczcie, tak jak właśnie rozkładamy ręce, mamy cały układ zwierzęca, pierwotną jego kompozycję. Bo to wszystko, co widzieliśmy na planie z 1800 roku, możemy dostrzec właśnie w tej rycinie. To jest pierwszy czas, kiedy została zilustrowana, zobrazowana na mapach mapa zwierzęca. I może opowiem też o to, od tego wszystko się zaczęło. Czyli najpierw została wyodrębniona duża przestrzeń właśnie z boru, z lasów, tak? I w niej usytuowano willę, która przy zbliżeniu widzimy. Czyli mamy willę, mamy układ budynków, mamy dwa stawy po przeciwnych stronach grobli, tak? Mamy niewielki ogród warzywno-ziołowy i od tego wszystko się zaczyna. Gdybyśmy spojrzeli jeszcze raz na tą kompozycję wielkoprzestrzenną, musielibyśmy dostrzec to, że w momencie zakładania Jan Zamoyski wyprzedził dwie epoki do przodu, bo on od samego początku postrzegał wielki układ właśnie naturalistyczny jako wartość. Kto w tamtym czasie widział takie rzeczy? Dopiero później Izabela Czartoryska, książę Pikler, oni dostrzegli wielkoskalowe założenia przestrzenne, tak? A to w XVI wieku już Zamoyski zobaczył właśnie, że ta natura, otulenie naturą, właśnie wtopienie się właśnie w tą naturę i połączenie jest tym najważniejszym elementem, który daje człowiekowi odpoczynek i spokój, bo tym miała być willa w zwierzęcu. Niewątpliwie na sposób myślenia o zwierzęcu miały ogrody Anny Jagiellonki oraz to, co właśnie wydarzyło się w Warszawie. Pewnie była taka inspiracja. Tutaj mamy plan ogrodów willę w żółcie, tak? I plan ogrodów renesansowych Anny Jagiellonki. Tu jest wykonany rzut willi w skali. No i ten plan najważniejszy, od którego wszystko się zaczęło. Czyli wtedy, kiedy zaczniemy myśleć o zwierzęcu, jako właśnie o wielkoprzestrzennej kompozycji. Czyli mamy jedną oś, Bukowa Góra i Kamienna Góra, która przecina nam miasto. I drugą oś, która jest to od Wolbarcznej, ona oczywiście jeszcze promieniście odchodzi i przecina na następne kwadraty, tak? I teraz opowiemy sobie dokładnie o tym, jak to wygląda. Czyli jeżeli rysujemy sobie ten plan na obecną mapę zwierzęca, widzimy, że wszystkie elementy, które na tej mapie z 1800 roku możemy zobaczyć, wszystko to nadal możemy odłożyć w krajobrazie. Czyli wszystko możemy wyczytać dalej, i podążając za tą myślą, tworzyć dalej za Janem Zamoyskim przestrzeń doskonałą. Czyli jest to niesamowita rzecz, ponieważ wszystkie elementy najważniejsze, osie, wszystko jeszcze to istnieje i możemy zaingerować tak w przestrzeń, żeby dalej czuć ten klimat renesansu. Dzisiaj, słuchając muzyki, słuchając Jana Kochanowskiego, nie sposób jakby nie przyznać, że czujemy tego ducha. Znowu turyści przyjeżdżający do zwierzęca czują niezwykłość tego miejsca. Nie potrafią jej nazwać, nie potrafią określić. Ale właśnie na tym polega geniusz locji tego miejsca i to, że właśnie, jak to mówił pan Michał Patek, że najważniejsze jest to, co jest niewidoczne, tak? Że my nie widzimy czasami, nie rozumiemy tego, dlaczego to jest takie doskonałe, tak? Co tak działa na tych wszystkich ludzi? A to jest właśnie ten ukryty kod.
I to, w którym, jak to zostało ukształtowane, gdzieś podświadomie czekamy tą doskonałość i czujemy się w takim miejscu dobrze. Tu jest kolejna rycina, znowu jakoś rozjaśniło, gdzie widać, jak idealnie wpisuje się willa, partery przed willą, w układ, który mamy w mieście. I znowu masywne zbocza, na których są boskiety, czyli to, co było najważniejsze, kontrast i to, jak działali projektanci. U nas to są całe wzgórza porośnięte drzewami. I to są boskiety, które gdzieś w innych mniejszych ogrodach stanowią tylko element kompozycyjny. Znowu drugą strefą, strefą uspokojenia i strefą właśnie taką płaszczyzny jest strefa kanału i dziedzica prawnego przed, tak? I następna to jest strefa wody, czyli znowu tego, co się dzieje w kontraście dla bardzo wysokich masywów brzegów. Kolejny etap zwierzęca to już jest barok, czyli pomimo tego, że renesans minął, to przyjechali nowi właściciele do zwierzęca i chcieli w nowej modzie francuskiej zmienić. Jednak najważniejsze elementy, które budowały przestrzeń, nie uległy zmianie, tak? Wyposażenie się zmieniło, no bo wiadomo, przychodzą nowe czasy, wyposażenie się zmienia, tak? Jednak ta myśl renesansowa była kontynuowana. Może ograniczono bardziej to do układu bardziej prostego, osiowego, w jednym kierunku, tak? Jednak ta myśl była kontynuowana. Czyli mamy w XIX wieku układ jednoosiowy z osią wodną, tak? Willa oczywiście ze wszystkimi budynkami towarzyszącymi i barokowy kościół na wodzie. Tak to wygląda, jeżeli w chwili obecnej byśmy chcieli przeanalizować tą kompozycję z istniejącym układem miasta. Oczywiście znowu czytamy ten plan. Nie jest tak, że gdzieś wartość zaginęła. Ona nie zaginęła, ona cały czas tu jest. To jest analiza i ewolucja układu przestrzennego zwierzęca. Czyli jak zmieniały się te elementy, przechodząc z układu ogrodu włoskiego, czyli właśnie naszej kompozycji wielkoprzestrzennej, do ogrodu francuskiego. Oczywiście znowu ta analiza pokazuje to, że wszystko to, co było w renesansie, zostało uszanowane, tylko wprowadzono, zmieniono elementy wyposażenia. Na tej rycinie jest próba, oczywiście jest to próba, wkomponowania willi w układ pomiędzy oficynami bocznymi. I jak możemy dostrzec, jest to właśnie podział idealny. Te linie czerwone, które są wrysowane, to jest szerokość sieni, czyli też willi kaplicy, która jest na pierwszym piętrze. I to jest ta najważniejsza szerokość. I zobaczcie Państwo, ona idealnie wpasowuje się we wszystkie inne podziały i podjazdu pod willę. Znowu, jeżeli właśnie potem powiększymy te linie, wychodzą nam kolejne linie podziałowe tej kompozycji wielkoprzestrzennej. Tu jeszcze jest właśnie to powtórzone, czyli pokazane, jak ten układ właśnie przenosi się dalej na cały krajobraz, nie tylko miasta, ale i krajobraz okoliczny. Teraz dwa takie ważne punkty, bo oczywiście takie miejsca wymagają procesów. I takimi procesami jest rewaloryzacja, czyli cały kształt działań w dziedzinie konserwacji, mających na celu przywrócenie zabytkowym miastom bądź zespołom staromiejskich pełnych wartości historycznych, architektonicznych, plastycznych, a jednocześnie nadanie im właściwych dla obecnych wymagań wartości techniczno-użytkowych. Czyli to, aby właśnie ten zabytek stał się katalizatorem, wielkim katalizatorem napędem do rozwoju takiego miejsca. Rewitalizacja, czyli ożywienie, przywrócenie do życia, czyli wprowadzenie właśnie takich funkcji w tym obiekcie zabytkowym, które poprowadzą właśnie, wypromują i pokażą, że właśnie zabytek nie jest problemem, a jest właśnie tym takim wielkim katalizatorem, który może nas pchnąć do rozwojowi, że właśnie odwrócenie się do tradycji, odwrócenie się do korzeni, odwrócenie się do wartości, które są ponadczasowe, właśnie to jest najważniejsze, abyśmy mogli dalej się rozwijać. W
To miasto miało szczęście już do dwóch niezwykłych kobiet. Do Aleksandry Wachniewskiej i do Haliny Matławskiej. I znów, tak jak w renesansie, spotkała się wielka praca i nauka z przyrodą, z zachwytem właśnie nad tym takim muśnięciem. Specjalnie wybrałam te dwa portrety, ponieważ na tych portretach widać słońce, widać uczucie, widać magię, które te dwie kobiety nosiły w sobie. A przy tym były to kobiety niezwykłej pracy ciężkiej i takiej, której dokumentowało wszystko to, co w zwierzęcu się zdarzyło. Pierwsza z nich, jak możemy przeczytać na stronie Stowarzyszenia Aleksandry Wachniewskiej, tak właśnie ją widzą członkowie stowarzyszenia. Życie naszej patronki przypomniała miłość do lokalnej przyrody, przejawiająca się w jej obrazach. Wyraz tej wyjątkowej więzi z roztoczem Wachniewska dawała również czynem. To dzięki jej wysiłkom udało się ocalić przed dewastacją ostatnie skrawki roztoczańskiej puszczy i objąć je ochroną. Najpierw w formie rezerwatu, a w końcu roztoczańskiego parku narodowego. To są jej oczywiście obrazy, niewielka część. Druga z tych kobiet poświęciła swoje życie na ciężkiej pracy dokumentatora i badacza historii i wydała wiele książek, gdzie, po których lekturze możemy właśnie zrozumieć zwierzynę, zrozumieć miejsce, w którym jesteśmy. I to są książki najważniejsze, monografia z 1991 roku, która obrazuje zwierzyniec od samego początku aż do dnia prawie dzisiejszego. Tak wygląda zwierzyniec bez nałożonych planów w chwili obecnej. A tu mamy miejsce, w którym stała willa. Myślę, że jeżeli rozumiemy wielkoprzestrzenną kompozycję zwierzęca jako jednego, na pewno w Polsce, myślę, że w Europie, bo później wielkoprzestrzenne kompozycje mamy barokowe, mamy ogrody wielkie krajobrazowe, a zwierzyniec był ogrodem krajobrazowym jeszcze zanim o nich wymyślano i na jego bazie stworzono wielkoprzestrzenną kompozycję renesansową. I jest to naprawdę niezwykła rzecz na skalę nie tylko Polski, ale europejską. Miejsce właśnie, które jest po willi, tak? Jest taką wyrwą, która powinna boleć. I która właśnie, bo dzisiaj jeżeli zwiedzających, o czymś im mówi długi kanał, tak? Czyli to już jest sygnałem, że tu się stało coś niezwykłego, tak? Ale tak naprawdę, żeby opowiedzieć o historii zwierzęca, niewielu ludzi to potrafi. Także tak pokrótce chciałam opowiedzieć. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy nas spojrzymy na zwierzęciec właśnie jako na takie miejsce niezwykłe. Zrozumiemy jego wartość, bo myślę, że to jest jedna z ważniejszych realizacji, jeżeli chodzi o architekturę krajobrazu, o której jeszcze w renesansie nikt nie wiedział, że taka dziedzina powstanie, a właśnie w zwierzęcu ta architektura krajobrazu powstała. Dziękuję Państwu bardzo.